Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Freak Fight Polska. W ostatniej ankiecie zapytałem was, kogo chcecie zobaczyć w następnym odcinku z serii Historia Niezmyślona. Najwięcej głosów padło na pana Zbigniewa Raubo, więc nie pozostaje nam nic innego niż przybliżyć historię właśnie tego pana. Jest to postać, o której zrobiło się w ostatnim czasie bardzo głośno za sprawą występów na kanale Owcy WK, w których dał się poznać jako charyzmatyczny trener, który rzuca na prawo i lewo zabawnymi oraz uszczypliwymi tekstami. Ręka lewa do ryja! Cios lewy zadajemy lewą ręką, a lewa ręka to jest ta po lewej stronie. Jak sam humorystycznie wspomina, martwi go to, że popularności nie zdobył, kiedy był na igrzyskach w Rio ze swoimi podopiecznymi, a zdobył ją po 2-miesięcznym przebywaniu z Owcą na sali. Jest to trener reprezentujący starą szkołę boksu, w której dyscyplina, dokładność oraz zaangażowanie to podstawa dobrego treningu. Jego wyjątkowy sposób bycia nie przeszkadza w osiąganiu świetnych wyników sportowych u swoich podopiecznych. Prowadził takich zawodników jak Przemysław Saleta, Krzysztof Włodarczyk czy Artur Szpilka. Prowadził także zawodnika MMA Krzysztofa Jotko, gdy ten walczył dla największej organizacji MMA na świecie, UFC. Ma na swoim koncie również prowadzenie reprezentacji Polski kadetów oraz młodzieżowej kadry. W 2014 roku został tymczasowym trenerem reprezentacji Polski seniorów. Jeśli chodzi o karierę bokserską, pan Zbigniew również ma się czym pochwalić. Czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski seniorów w kategorii 51 kg, kilkukrotnie stawał na podium Mistrzostw Polski w kategorii 48 kg, w barwach Legii był także sześciokrotnie drużynowym mistrzem Polski. Reprezentował Polskę również na arenach międzynarodowych. W 1978 na Mistrzostwach Świata oraz w 1983 na Mistrzostwach Europy. W obu turniejach odpadł w pierwszej rundzie. Zdobył on srebrny medal na zawodach przyjaźni w 1984. Był to turniej organizowany jako alternatywa dla Igrzysk Olimpijskich, które w tamtym czasie były zbojkotowane. Dzięki zdobyciu drugiego miejsca pan Zbigniew uzyskał emeryturę olimpijską, która została przyznana również medalistom tego turnieju. Biorąc pod uwagę osiągnięcia, których dorobił się podczas swojej kariery trenerskiej, jak i zawodniczej, uważam, że śmiało można nazwać pana Zbigniewa legendą polskiego boksu. Ale zacznijmy od początku. Zbigniew Raubo urodził się w 1957 roku w Ślemieniu i aktualnie ma 65 lat. Podczas kariery mierzył w kategoriach wagowych 48 oraz 51 kg. Co ciekawe, nigdzie nie ma informacji o wzroście pana Zbigniewa. Jednak drogą dedukcji obstawiam, że ma on nieco ponad 1,60 m wzrostu. Jeśli ty znasz dokładny wzrost trenera, napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Przy okazji zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco. Zwykle, gdy słyszymy o sportowcach, którzy osiągnęli duże sukcesy w swoich dyscyplinach, poznając ich historię, dowiadujemy się, że już od małego byli pasjonatami właśnie tej dziedziny, w której później osiągali sukcesy. W przypadku pana Zbigniewa Raubo było trochę inaczej. Przed rozpoczęciem treningów bokserskich nawet w małym stopniu nie interesował się pięściarstwem. Z regionów, z których pochodzi, czyli ze Śląska, każdy interesował się żużlem i ludzie z jego otoczenia marzyli, aby być mistrzami w żużlu, a nie w boksie. Pan Zbigniew nie był od tego wyjątkiem. Uwielbiał żużel, a jego idolami z tamtych czasów byli Antoni Woryna i Andrzej Wyględa. Na tamten moment była to czołówka nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nastoletni Zbigniew Raubo nie miał co robić po szkole i szukał sobie zajęcia. Oczywiście trenowanie żużlu byłoby w tym przypadku naturalnym wyborem, jednak nie było to możliwe z kilku względów. Po pierwsze, najbliższy tor był bardzo daleko od miejsca zamieszkania pana Zbigniewa, a po drugie było to zajęcie, które wymagało dość dużych nakładów finansowych, a nie pochodzi on z zamożnej rodziny. W szkole również odbywało się kilka zajęć sportowych, w których pan Zbigniew próbował swoich sił. Pierwsza była sekcja ciężarów, ale nie złapał na to zajawki. Potem przyszła kolejna boks. Rozpoczął treningi w pierwszej klasie szkoły górniczej, miał wtedy 15 lat. Tak jak wcześniej wspomniałem, do momentu rozpoczęcia treningów boks nie był jego pasją, a jego znajomość tej dyscypliny ograniczała się do jednej walki, którą zdarzyło się zobaczyć nastoletniemu Zbigniewowi w telewizji. Tym, co spodobało mu się już od pierwszych zajęć, było to, że od razu dobrze go przyjęli. Nie pytali, czy coś potrafi, tylko od razu dali mu sprzęt i wzięli go pod swoje skrzydła. Jak sam pan Zbigniew wspomina, dużym plusem tamtych czasów było to, że trenowało się za darmo. Boks okazał się sportem, który przypadł do gustu panu Raubo i kontynuował treningi aż do przedostatniej klasy. Wtedy bowiem sekcja się rozpadła i musiał on dojeżdżać na treningi do Radlina, przez co wychodząc ze szkoły po godzinie 14 wracał do domu około godziny 22. Uczył się w autobusie, ponieważ dostał ultimatum ze szkoły, że jeśli nie będzie miał dobrych ocen, nie będzie mógł trenować.
W ostatniej klasie zamieszkał w internacie, przez co miał blisko na treningi i więcej czasu dla siebie. Z kariery pana Zbigniewa możemy wyciągnąć naprawdę cenną lekcję. Jego historia pokazuje nam, że nawet mimo porażek nigdy nie wolno się poddawać w drodze do naszych marzeń. Otóż zanim pan Zbigniew zaczął cokolwiek wygrywać, jego pierwsze 8 walk było przegranych. Jak myślicie, ile zawodników poddałoby się już po 3 czy 4 przegranych z rzędu? Nie liczę tutaj Marcina Najmana, bo to akurat niezbyt dobry przykład. Prawda jest taka, że większość osób po kilku przegranych z rzędu zakończyłaby przygodę z boksem czy każdą inną dyscypliną sportu. Nieustępliwość w dążeniu do celu to jest to, co cechuje ludzi osiągających sukces i pan Zbigniew jest tego przykładem. Za każdym razem, gdy dostawał, wstawał i trenował jeszcze ciężej, aby porażkę przekuć w zwycięstwo. W 9 walce zwyciężył, jednak 10 po raz kolejny zakończyła się porażką. Aczkolwiek, gdy spojrzymy szerzej na bilans walk pana Zbigniewa, na 100 kolejnych pojedynków przegrał tylko 16. Jego ciężkie początki przyłożyły się na podejście, jakie teraz stosuje wśród nowych zawodników. Daje on każdemu szansę i w każdym widzi potencjalnego mistrza świata. W wywiadzie udzielanym na kanale Boksujemy TV prowadzący zadał pytanie, skąd pan Zbigniew brał motywację oraz wiarę do tego, aby się rozwijać i walczyć. Odpowiedź pana Zbigniewa była bezcenna. Skąd ta motywacja do tego, żeby dalej boksować? Skąd motywacja, żeby się rozwijać? Skąd wiara w to, że się uda? Bo trenerzy to nie jest, ale nie to wiem. Wewnętrzne. Nie wiem. Pan Zbigniew Raubo wychowywał się na Śląsku. Do pewnego momentu walczył dla takich klubów jak Górnik Boguszewice, Górnik Radlin oraz Górnik Pszów. Z racji miejsca, w którym dorastał, kibicował w młodości Górnikowi Zabrze oraz Rowu Rybnik. Nie darzył sympatią Legii Warszawy, jednak jak sam mówi, w tamtych czasach nikt nie lubił Legii, ale każdy chciał w niej być. W owym czasie była to jedna z najlepszych drużyn, również jeśli chodzi o boks. Gdy pan Zbigniew dostał propozycję dołączenia do stołecznego klubu, nawet się nie zastanawiał i przyjął ofertę. Spędził w tym klubie 9 lat. Pierwszy tytuł mistrza Polski również zdobył będąc w Legii, miał wtedy 24 lata. Oczywiście jeśli chcielibyśmy omawiać każdą walkę oraz każde osiągnięcie pana Zbigniewa w boksie jak i w trenerce, materiał trwałby kilka godzin. Zakończył zawodową karierę około 30 roku życia ze względu na stan zdrowia. Ukończył kurs trenerski i zaczął przygodę z trenerką, którą zajmuje się do tej pory. Co ciekawe, początkowo trafił do Gwardii Warszawa, czyli na tamten czas wrogiego klubu Legii. Jednak jak sam mówi, ma przyjaciół w obu klubach, a niezgoda panowała wówczas głównie pomiędzy działaczami obu klubów, a nie samymi zawodnikami. Oprócz Gwardii był trenerem również w Knockoucie Warszawa, a także trenował zawodową grupą Knockout Promotions. No i oczywiście kadra Polski, o której wspomniałem wcześniej. Aktualnie jest czynnym trenerem w warszawskim klubie Knockout Bielany. Częściowo swoje metody trenerskie wzoruje na metodach, które przekazywali mu jego byli trenerzy w czasach jego szczytowej formy. Niejednokrotnie wspomina on, że trafił na świetnych trenerów i to dzięki nim ma na swoim koncie takie osiągnięcia. Paradoksalnie mimo wieku i tego, że lata świetności pan Zbigniew ma za sobą, to teraz jest on u szczytu rozpoznawalności. Nic tylko się cieszyć, że tak barwna postać przeżywa w cudzysłowie drugą młodość. Mimo wieku potrafi odnaleźć się w nowym środowisku, jakim są freak fighty, czego próbkę mogliśmy zobaczyć na ważeniu oraz w wywiadach. Legendarny trener Zbigniew Raubo! Napisał mu, która jest prawa, która jest lewa! Najlepiej! Pana Zbigniewa w oktagonie raczej nie zobaczymy, ale myślę, że byłby mile widziany w każdej innej roli. Powoli zbliżamy się do końca tego materiału. Napisz, kogo chcesz zobaczyć w następnym odcinku z tej serii, a na pewno weźmiemy twój komentarz pod uwagę. Nawiązując do materiału, pamiętajcie, aby pilnować ryja oraz zostawić łapkę w górę. A teraz żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć!